Siemano, mamy rano, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj taki vlog kolejny, znaczy się z wożenia ziemi. Miał być vlog z remontu kornika orkana do trawy, ale jeszcze nie dzisiaj, bo będziemy wozić ziemię dalej. No i co, ja muszę trochę ogarnąć sobie przyczepę, bo po ostatnim odcinku widzieliście, jak sobie ją załatwiłem. No dobra, wyjeżdżamy czarnuchem, podczepiamy dziesiątkę. Lara ocenię, czy umyć tą pakę, czy na ryzyko próbować. Ja ogólnie paka jest sucha, tylko jest w glinie. Zobaczymy, no boję się, że ziemia nie będzie leciała. No troszkę popadało, no wiadomo, ta ziemia przysiąkła. No ale nie na tyle chyba, żeby było dalej masło, tak? No. Edzio idzie, zaczepi mi przyczepę. No i co, no i próbujemy, chyba jedziemy. Nie będę się bawił w żadne mycie. Czekam aż co to zboże jest. No, jedziemy, próbujemy i robimy robotę dalej. Bo jest dużo innej roboty. Dzisiaj znowu wapno mają przywieźć. Dobra, przyczepa zaczepiona. Idę zamknąć burtę. No i lecimy. Zapraszam na kolejny odcinek. Oglądajcie do końca. I co, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i lecimy. No, a przy okazji, że sobie jedziemy, tak ogólnie porozmawiam. Mamy dzisiaj, panowie, miesiąc maj, 23, Szoko musiał zerknąć, bo ja nie żyję na dni, nawet nie wiem, kiedy co się dzieje już, jak to mój brat Tomek mówi, że ja jestem jeden dzień do tyłu zawsze. No i teraz tak się wypowiem, ogólnie ostatnio dużo przyjeżdża do nas dealerów, nawet do nikogo nie wydzwaniamy, przyjeżdżają. Tutaj macie, o, wczoraj w odcinku z przywóz wapna widzieliście, był Klas Las Ulenberg. To nie jest żadna reklama, tylko po prostu dostałem wizytówkę. I teraz takie pytanie, bo dużo ludzi się pyta, jaki traktor kupisz. Nie wiemy, ja osobiście na pewno nie zakupię traktora takiej marki, jakiej w tym roku nie przetestuję. W tym roku nie będzie nowego nabytku, na pewno, bo mamy czas, mamy widełki w agencji, bo ja muszę powiększyć gospodarstwo i w tym roku nawet nie da rady tego zrobić i jest czas na testy. Traktor, talerzówka, rozsiewacz. Rozsiewacza nie trzeba testować, bo każdy, jaki by się nie kupiło, będzie dobry, ale jeżeli chodzi o traktor, może niekoniecznie będzie dobry, ale wszystko jest praktycznie to samo. W traktorze niby jest też niby to samo, ale jednak nie. Nie kupię traktora, bynajmniej nie kupimy takiego, którego nie przetestujemy. Ja to mówię głośno, dlatego chętne firmy na pokaz zapraszam. I to też nie w okresie żniwnym, bo w żniwa to jest zapierdziel, nie ma czasu na zabawę. I pokaz to nie to ma być taki, że przywiodą mi maszynę na 3 godziny. No nie! Pokaz to jest minimum 2 dni. To jest pokaz, to się nazywa pokaz, a takie 3 godziny ja nie sprawdzę spalania w maszynie. Ja sprawdzę tylko na jednym polu tą maszynę, a ja chcę sprawdzić ją i na lekkiej ziemi, na glinie, na górzystym terenie, na płaskim terenie. I to wtedy jest prawdziwy pokaz. A nie, przyjadą mi pokazać, no to takie pokazanie, to ja sobie mogę jechać na składnicę i pojadę sobie zobaczyć traktor, o, popatrzę, no i zobaczyłem, pokazaliście mi i to, o, ja tak sobie rozumuję, przywiezienie maszyny na pokaz na dzień, to nie jest żaden pokaz jak dla mnie. Dlatego, i to nie też, że ja chcę sobie w polu narobić czy coś, bo to nie o to chodzi, bo nie jest sztuką wyrzucić 500 000 za maszynę i ona będzie, no, nie będzie taka, jakby się chciało. Tutaj mnie denerwuje trochę, ogólnie traktor jest na plus Puma, ale ta skrzynia CVX trochę mnie denerwuje. Długo myśli, coś z nią się dzieje już nie tak, ma 2956 godzin, przecinek 4, bo ktoś dojrzy, wy macie, o, sokole oko, a nawet może by powiedzieć, że jak ja, sokole oko macie. No, dlatego wszystkie chętne firmy zapraszam do udzielenia traktora na pokaz. I to też pokaz, jeżeli ma być pokaz, to taką maszyną, jak ja chcę kupić. Bo co z tego, że firmy mają przedział mocowy 180 koni, przykładowo pokazówkę czy tam 200. Nie, mnie obchodzi 230-250 koni maszyna. Mniejszej nie kupię. Dlatego jak pokaz, to tylko ta moc i żadna inna. I nawet nie mamy o czym rozmawiać, no bo co ja będę testował coś, czego ja nie kupuję. Ja muszę testować to, czego ja chcę. I to jest wtedy prawdziwy pokaz, rzetelna opinia ze strony rolnika. I wtedy też my inaczej patrzymy na firmę, że ona w jakiś sposób chce nam pomóc dobrać
odpowiedni zakup, tak? To na pewno będzie w jakiś sposób rywalizacja ceny, ale jeżeli traktor się sprawdzi i to i tak bierze się na kredytowanie, ludzie tam piszą, że a, żyjecie z dotacji, ludzie, ale te maszyny się nie kupuje za gotówkę. Czy wy myślicie, że rolnicy mają taką wielką gotówkę, żeby kupić sobie traktor? Może są takie gospodarstwa, które mają ponad 300 i więcej, a nawet i 1000 hektarów, że mają tą ziemię albo w dzierżawie, albo spłaconą całą, kupione 20 lat temu za przysłowione 5 groszy, bo wtedy hektar się kupowało po 500, maksymalnie 2000 trzecią klasę i to weszły dopłaty i to w jednym roku było spłacone całe gospodarstwo i ludziom w głowach się wywróciło tych pieniędzy, bo tak było. I wtedy oni może kupują za gotówkę, ale ja wiem, że tylu, że procent tych rolników jest po prostu taki. Jest ich po prostu nawet w garstce byśmy ich nazbierali. I każdy z nami się zgodzi, bo nawet jak są spłacona jest ziemia, to ludzie inwestują, unowocześniają, budują budynki, chlewnie, nowoczesne magazyny, żeby to wszystko miało ręce i nogi, robią podwórka w polbrukach, żeby to pięknie wyglądało, ikona gospodarstwa, tak? Wszystko. No, dlatego takie gadanie, głupot, że rolnik ma pieniądze, tak, rolnik ma pieniądze, ale w obrocie. Trzeba po prostu, żeby rolnik miał pieniądze, trzeba się zatrzymać, ale ja ogólnie sobie tak myślę, że rolnik nie powinien się zatrzymać, bo co? Ma zastać, zarosnąć ursus mumchem i co, ma się nie rozwieść i do przodu jest możliwość powiększenia się, to się powiększa, tak? Tak samo jak wy, byście mieli, pracujecie, taki przykład, pracujecie za 3000 brutto i macie możliwość podjęcia pracy w tym samym mieście, nawet z gorszym dojazdem, z dłuższym, i możecie zarabiać 5000 brutto, to co, nie zmienilibyście pracy? Przykładowo na tym samym stanowisku, w tej samej dziedzinie? No mi się wydaje, że chyba byście poszli na to. I tak samo my rolnicy inwestujemy, żeby po prostu żyć godnie. Przyjdzie taki moment, że w końcu się zatrzymamy, powiemy dość. To jest nieuniknione, bo albo zdrowie nie pozwoli, albo chęci spadną, bo młode pokolenie nie będzie chciało w tym robić i wtedy jest stop. Wtedy jest stop, wszystko się spłaca i się zaczyna żyć. A że ja jestem młody, ja chcę się rozwijać, moi bracia tak samo, oni są ode mnie starsi, już też widzę, już taki przystopowali, już się nie chce, jest ciężko, no, ja się wcale im nie dziwię, sobie też się nie dziwię, jeszcze 5 lat minie i też już będzie stop, bo trochę z tego życia trzeba skorzystać, nie tylko robota, 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 a czasami to wychodzi, bo są lata i jest głupiego robota, dlatego nie kupię traktora bez testów. I kto mnie ogląda, to po prostu dostanę jeden traktor na testy i po prostu taki kupię. Jak mi się spodoba oczywiście. I to też cena decyduje. Chociaż cena nie jest równa, bo ja mam kupić co? Traktor, który mi się nie podoba i źle się nim jeździ, nie ma mocy. No to nie o to chodzi. Dlatego jak ktoś mnie ogląda z dealerów, to zadzwońcie do mnie i umówimy się na jakiś pokaz, koniec sierpnia, wrzesień, kiedy prace będą, żeby ten traktor sprawdzić, czy on naprawdę jest godny naszych pieniędzy, tak? I czy po prostu, ja nie mówię, że będzie kolejny case John Deere. To, że mamy dwa case'y, nie znaczy, że musimy mieć trzeciego case'a. Możemy zrobić sobie kolekcję traktorów, ja nie widzę problemu, my nie jesteśmy jakimiś fanatykami, że musi być jedna marka, bo niektórzy tak mają, że mają John Deere'a i nieważne ile to będzie kosztowało albo klasa, oni muszą mieć klasa albo John Deere'a jedną markę. U nas tak nie ma. Nie jesteśmy żadnymi fanatykami danej marki, no bo dla mnie to jest to nieuzasadnione. Bo w dużej mierze, jeżeli się z jedną firmą współpracuje, jest to dobre. Jeżeli firma nie podupadnie, rolnik w jakiś sposób też nie zaszkodzi dealerowi, to jak najbardziej taka współpraca jest ok. Ale to wszystko czas pokaże, mamy rok testów, mamy na to rok czasu, żeby wszystko sprawdzić. Dlatego ja czekam, że już coś słyszałem, ale nie będę mówił, jedna firma wychodzi z propozycją testów i to mi się podoba, cenię to, a nie, że udupimy rolnika, sprzedamy go i niech się martwi, dobry czy niedobry. Nie, bo dużo firm dostaje traktory pokazowe, testowe, demo wersje. No i to tyle w temacie, widzimy się później, trochę pogadałem, ładowarka mi spadła, trochę się wystraszyłem, no i dobra.
Pum, cyk, cyk, jedziemy tam. A więc tak, co do wożenia ziemi, ogólnie to się będzie wysypywać, ale nie będziemy wozić, bo wyjeżdżamy na krajową drogę i robi się bałagan. Tata nawet nie przyjechał, zadzwoniłem, żeby nie jechał, bo za to jest mandat i ogólnie nawet dla bezpieczeństwa tych, co jeżdżą, ten wyjazd jest na zakręcie i takie świeże błoto potrafi narobić bałagan, uwierzcie mi. I dlatego dla świętego spokoju kazałem tacie zadzwonić tam do kierownika, żeby powiedział, że nie będziemy tego wozić, bo jest, brudzi się droga, no i musi trochę obesnąć, czyli kolejny wywóz ziemi, podejrzewam, że gdzieś jutro po południu dopiero, bo to musi przeschnąć. To nie ma, jak chcą i nie chcą wożą, ja nie będę woził, żeby potem problemy mieć albo kogoś na sumieniu. Dlatego taka przestroga dla was, powoli ja do przodu. A więc kolejna część dnia, Szoko pryska agres. Ostatnio dużo było komentarzy, Szoko, gdzie odzienie ochronne, jak widzicie mam płaszczyk, kaptur sobie założę i zachoruję, to kto będzie filmy robił dla was? No dlatego ochrona jest. No i co? Wyłączamy wałek. Cek. I idziemy odpalić wentylator w maszynie. W starym, nowym nabytku. O. O, dobra, zaskoczyło, jak widzicie. No i co? Ostatnio brat pryskał porzeczki, podniósł trochę końcówki. Ostatnio, jak na vlogu mówiłem, że tylko 3 będziemy stosować, jednak stosujemy na agres wszystkie 1, 2, 3, 4, 5, 6. No i jeździmy ciapkiem trójką terenową i tutaj mamy pół hektara. 1, 2, 3, 4, 5 szpalerów. No, ogólnie cały ten 300 litrów idzie na pół hektara. Stosujemy Topaz w dawce 0,3 litra na ten baniak. Na robaka nie dajemy, bo było w ostatnim zabiegu dawane. I tutaj jeszcze ten okres karencji jest. Dlatego czekamy jeszcze. Tfu, Topaz, przepraszam, dajemy Nimrod, bo Topaz, jak wiecie, ma 21 dni karencji. Nimrod ma 14. Dzisiaj mamy 23 maja i zbiór agresu przeważnie jest po 10 czerwca, czyli jakbyśmy zastosowali Topaz środek, ma 21 dni karencji, czyli do 12 czerwca nam by karencja występowała około, tak? I czekajcie, 23, 7, tu już mamy czerwiec, 7 i... No, do 14 czerwca karencja by była. Ale długo myślę. Dobra, zakładamy kapturek, włączamy furę i ja się wyłączam, bo w tym ciapku głośno będzie, dlatego nie przedłużam i pryskamy. I to taki dzień z Szoka, vlog z dnia Szoka będzie kolejny, zresztą jak każde. No i gitara i palimy machinerię, włączamy wałek. Uda się, czy to ciapek chodzi, nie? Przestawiamy zawór. Trójeczka. Muszę wyjść i przemienić końcówki, troszkę dać wyżej, bo ogólnie teraz w agreście chronimy już nie sam owoc, bo gdybyśmy nie popryskali, dzisiaj zabiegu byśmy nie zrobili, to proszę
ja was, drodzy widzowie, nie mielibyśmy mączaka na obozu, tylko ogólnie tu jest mokre, nie będę tykał. Chodzi o opędy. Chodzi o pęd, bo jeżeli nie zastosujemy teraz środka fungicydowego przeciwmączniakowi amerykańskiemu, to owoc będzie czysty, ale te końcówki zrobią się całe białe i z czasem one po prostu będą zasychać i tu nam się robi przypalenie i wtedy agres puszcza końcówki z boku kolejnej i robi się taka choinka. Nie jest prowadzony wtedy główny długi pęd. Dlatego stosujemy, mimo że nie ma ceny, nie było zbioru, skoro jest to zrobione, to trzeba robić to tak, żeby było dobrze i żeby w przyszłości ta plantacja nam oddała jak najwięcej, żeby była cena. Na pewno kiedyś będzie cena, tylko po prostu trzeba być wytrwałym i przeczekać ten zły czas, bo jak wiecie, tak samo ze świniami, było lepiej, było gorzej i kto wytrzymał, to zyskał teraz i bardzo dobrze, no dużo osób zrezygnowało, no nic z tym nie zrobimy, dlatego z tym trzeba być wytrwałym do końca i robić to tak, jak robiło się cały czas, czyli dobrze. I teraz też z braćmi rozmawialiśmy odnośnie co do dawki trzeciej azotu na pszenicę. Ogólnie azot z tamtego roku został. Pszenica dostała 150 kg czystego składnika i z tamtego roku pszenica planowała 3 tony, czyli około w ziemi. My ogólnie w ziemi mamy zasób minimum 50 a czystego azotu i z tamtego roku szacuję, że około 60 kg azotu rośliny nie wykorzystały, czyli mamy stówkę wolnego azotu, ale stwierdziliśmy, że będziemy dawać trzecią dawkę azotu. Jutro ma przyjechać do nas nawóz, dlatego będzie relacja z siewu nawozu na pszenicę. Niedużo tej pszenicy mamy, zaledwie 120 hektarów. Ograniczyliśmy zasiewy pszenicy ze względu na słabe stanowiska. Weszliśmy w przężytą. No, tutaj jest odmiana klasy B, paszowa gordia. Zasiane jest tylko pół hektara, bo tu był agres, zlikwidowana była. I brat ją zasiał. Ja ogólnie chciałem zasiać swoje 10 hektarów, bo w tamtym roku ją miałem i ona najlepiej plonowała w tamtym roku. No jak to paszówka, no. Plon za jakość, no tak to wychodzi. Nigdy to w parze nie idzie, że dobry mamy plon i jakość. Gdzieś to zawsze się mija. Jeżeli mamy jakości, to tonę więcej niż tego ziarna i tak jest. No, tak to wygląda i powiedział, nie siej tego, bo to ma 3 punkty, tylko zimotrwałość. Zasi sobie Juliusa, ona ma chyba 5 czy 6 tam w skali według coboru i mówi, nie siej tego, wymarznie ci jeszcze i będzie problem, trzeba będzie przesiewać. No i może miał rację, no ale w tym roku no się pomylił, nie było zimy, byłaby bardzo piękna pszenica, ale Julius też jest ładny, chociaż nie będę się martwił o porastanie i parametry. I teraz tutaj zasialiśmy na próbę, jak to fajnie będzie wyglądać. Mamy pół hektara, odsypiemy na siew i może coś za rok posiejemy tego, bo naprawdę fajna pszenica, odmiana Gordian, to jest chyba syngentowska, także na plus jest wszystko. Dobra, i lecimy z tematem. Ja pryskam, bo mój synuś dzisiaj normalnie jest przedstawienie w przedszkolu na 17 z okazji Dnia Matki, od razu jest robione z Dniem Ojca i idzie na przedstawienie. Mój 3-letni synek będzie robił przedstawienie. To jest szok, ja nawet nie wiem, kiedy ten czas zleciał. On był malutki taki, a już 3-latka ma już przedstawienie, bierze udział. No coś, kurde, ten czas za szybko leci, ludzie. Dobra, i coś albo dzisiaj nagram, albo nie nagram.